Dobry wieczór, dobry wieczór. Już jesteśmy, minęła godzina 19, więc zaczynamy. Szanowni Państwo, drogie koleżanki, koledzy, bo wiem, że też nas oglądają. Tak jak obiecaliśmy i co zapowiadałam już wcześniej, zaczynamy cykl pysznych i zdrowych webinarów dietetycznych, które poprowadzi dla Was świetna dietetyk Barbara Sawaniewska. Specjalizuje się Basia w dietoterapii, zaburzeniach płodności kobiet i mężczyzn, szczególnie na tle zaburzeń endokrynologiczno-metabolicznych. Być może poznaliście już wcześniej Basię, zanim się u nas pojawiła, bo obserwujecie jej profil na Facebooku pod nazwą Płodność na talerzu. Ale jeśli nie, to naprawdę warto ją poznać właśnie teraz, bo wniesie do Waszej codzienności wiele smaku i zdrowia. A najważniejsze, no dzięki temu pomoże poprawić wiele parametrów płodności. Dieta ma naprawdę olbrzymi wpływ na kondycję komórek jajowych i plemników. To żaden wymysł, a fakty potwierdzone wieloma badaniami naukowymi. Każdy rzetelny lekarz leczenia niepłodności zapyta Was właśnie w pierwszej kolejności o styl życia, o BMI i co jecie na co dzień. Dlaczego? No bo właśnie zdarza się, że to w tym tkwi problem z poczęciem dziecka i właśnie ten obszar wymaga poprawy. Poza tym dieta to także nieoceniony sprzymierzeniec leczenia niepłodności. Podczas właśnie dzisiejszego webinaru Basia pokaże Wam, jak blisko są ze sobą właśnie dieta i płodność i być może, na co bardzo liczymy, nakłoni Was do zweryfikowania zawartości swojego talerza. Warto, naprawdę warto zdrowo się odżywiać. To zaprocentuje nie tylko zdrowiem Waszym, ale później zdrową ciążą i zdrowiem Waszego dziecka. No poza tym w zdrowym ciele zdrowy duch, a tego też bardzo trzeba w drodze po szczęście, jakim będzie ciąża. Szanowni Państwo, przedstawiam Wam Basię. Cześć Basiu, witam Cię serdecznie. Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Fajnie, że dołączyłaś do naszej drużyny Basia, bo tak jak mówiłam, dieta jest bardzo ważna i tak jak mówiłam, lekarze zawsze też w pierwszej kolejności pytają się, a jak tam dieta, co znajdziemy na tym talerzu, ponieważ często zaniedbujemy, często jemy w biegu, często jemy byle co, no żeby tylko się najeść, no bo praca, pęd życia, zawsze coś jest ważniejszego, to łapiemy coś tam po drodze, zjemy sobie i jest okej. No a tak być nie powinno i to dobrze wiemy, nie od dziś, więc bardzo się cieszę. Basia będzie z nami. Basia będzie z nami co czwartek tak naprawdę, dzisiaj wyjątkowo jest w poniedziałek, ale Basia będzie co czwartek u nas wypuszczała różne materiały, ale będzie też raz w miesiącu właśnie miała takie webinary, żeby Wam pomagać. Mało tego, od marca zaczynamy jeszcze poszerzać z Basią współpracę. Będzie również do właśnie dyspozycji naszych podopiecznych Fundacji Pomoc dla Płodności, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, zanim przejdziemy dalej, bo Basia przygotowała prezentację, czyli taką wiedzę w pigułce, gdzie będzie dużo pewnie informacji dla Was. Oczywiście jak zwykle będziecie mogli zostawiać swoje pytania w komentarzach. Po zakończonej prezentacji przekażę Basi te pytania wszystkie od Was. Ale zanim to zrobimy, chciałabym serdecznie podziękować firmie Nutrofarma, która przysłała właśnie dla naszej fundacji takie oto produkty. Już pokazuję. Miovelia NAC, to jest jeden produkt. Nucleox, o proszę bardzo, takie duże pudełeczko ciężkie. I jeszcze jedno, Miovelia. O. Pewnie są Wam znane niektóre te produkty, bo ja widzę na grupach facebookowych, jak dziewczyny się pytają, jak sobie polecają, jak pytają właśnie, jak to działa. No a dla tych właśnie pań, albo i panów, bo też mamy, szanowni Państwo, oddam w dobre ręce. Firma Nucleox przekazała nam po 3 sztuki właśnie Nucleox, Miovelli i Miovelli NAC. Przekazała nam po 3 sztuki takich właśnie żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Tak się to dokładnie nazywa i oddam w dobre rączki. Ale, żeby nie było tak łatwo, to może tak, oddam w dobre ręce 3 opakowania, Miovelli NAC, te 3 opakowania. Dla tych osób, które 3 pierwsze odpowiedzą mi na pytanie, co wchodzi w skład Miovelli NAC? Co wchodzi w skład Miovelli NAC? Pierwsze 3 osoby, które odpiszą, a Daria tam sprawdza w komentarzach, przekażemy
miobelię NAK. Jeżeli chodzi o samą miobelię, że któraś z Pań chce miobelię wypróbować, to dam w dobre ręce dla Pani, która napisze, jaki jest główny składnik w miobeli. Jaki jest główny składnik w miobeli? No i nukleoks dla mężczyzny, jaki jest główny składnik nukleoks? Oddam po 3 sztuki. Mamy od firmy Nutrofarma, z czego szalenie się cieszę, że chcieli nas wesprzeć i oddam w dobre ręce, żeby sprawdzić. No i mam nadzieję, że ktoś się z nami podzieli informacją, czy działa. Ja jestem pewna, że będą dobre informacje z tego, więc piszcie, a Daria przekaże mi później informacje, kto napisał poprawnie. No dobra. Dobra. Nie to zadziała. Tak jest. Dobra, więc przechodzimy teraz. Basia, ja oddaję Ci w takim razie monitor, oddaję Ci tutaj naszych użytkowników. Proszę, włącz prezentację, ja się wycofuję. Jak już skończysz prezentację, zawołaj mnie. Ja będę cały czas tutaj na zapleczu czekać na Ciebie. Włącz prezentację w takim razie. Okej, super. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze tylko zanim włączę prezentację, to chciałabym się bardzo serdecznie z Wami wszystkimi przywitać. Tak jak zapowiedziała Sylwia, jestem dietetykiem, który specjalizuje się właśnie przede wszystkim w dietoterapii zaburzeń płodności. No i po to tutaj dzisiaj w zasadzie jesteśmy, żeby tak zajawić trochę temat tego, jaki jest związek pomiędzy właśnie stricte dietą, a naszą płodnością i płodnością kobiet i płodnością mężczyzn. Zatem, moi drodzy, przechodzimy sobie do krótkiej prezentacji. Mam nadzieję, że już wszystko widzicie i widzicie ten slajd tytułowy o bliskiej relacji diety z płodnością. Trochę tak się złożyło, może nawet walentynkowo, mam wrażenie, że relacja, że płodność i tak dalej. Natomiast też bym chciała, żebyśmy teraz takim dużym serduszkiem i uśmiechem podeszli do tego tematu, no bo dieta przede wszystkim jest dla nas takim czynnikiem, który ma działać korzystnie, poprawiać nasze samopoczucie, nasze zdrowie, naszą płodność, nasze funkcjonowanie na co dzień, a absolutnie nie powinna być kojarzona ze stresem, z restrykcjami i z takimi bardzo gdzieś tam ograniczeniami dużymi. Więc przechodzimy i zaczynamy. Na samym początku chciałabym na pewno zwrócić taką dużą uwagę na kwestię tego, że jeżeli mówimy o płodności, jeżeli mówimy o zaburzeniach płodności, czyli o takiej sytuacji, kiedy już po tych 12 miesiącach regularnych starań bez użycia jakiejkolwiek antykoncepcji do naszej uprawnionej ciąży nie dochodzi i rozpoczynamy proces diagnozy i stwierdzamy, że mamy do czynienia z niepłodnością, to proszę, żebyście zapamiętali wszyscy, że tutaj zawsze niepłodność, zawsze zaburzenia płodności, ten okres starań będzie dotyczył tak samo kobiet, jak i mężczyzn. I tak samo jest też w dietoterapii. Jeżeli mówimy o takiej kwestii, kiedy chcemy swoją płodność wspomóc, to nie przerzucamy tego na zasadzie, twoje plemniki są gorszej jakości, więc masz wcinaj rukolę, albo to ty powinnaś schudnąć, ja tutaj mogę sobie popijać Coca-Colę, bo u mnie jest wszystko ok. Tylko traktujemy tego, naprawdę ten temat wspólnie i razem. I słuchajcie, jest to mega istotne i mega ważne, też z tego tytułu, że jeżeli razem podchodzimy do zmiany nawyków wyżywieniowych tak naprawdę, to też jest dużo łatwiej. Wspieramy się, ta nasza relacja gdzieś tam tak jeszcze bardziej się do siebie zbliżamy, mamy wspólny czas na przygotowywanie posiłków i na takie trwałe zmiany, co naprawdę mocno rzutuje też na taką, nie wiem, jakość naszego związku w tym trudnym etapie starań o ciążę, szczególnie kiedy nie dochodzi do tego celu, tak jakbyśmy oczekiwali we właściwym, w szybkim czasie. Więc tutaj jakby przede wszystkim, jeżeli są tutaj też z nami panowie, to ja się bardzo cieszę. Ja też zawsze swoje pacjentki, które się do mnie zgłaszają, kieruję i gdzieś tam proszę o to, żeby może razem z mężczyzną, że może razem taką dietoterapię poprowadzimy dla pary, bo to naprawdę ma ogromne znaczenie i dużo wnosi do tego naszego powodzenia. No i leczenie niepłodności. Tutaj też musimy zauważyć dwie bardzo ważne i istotne kwestie. Po pierwsze, leczenie niepłodności, no bo na tym się głównie dzisiaj będziemy skupiać. O tym etapie właśnie starań o ciążę będziemy mówić i w jaki sposób możemy sobie poprzez tą dietę pomóc.
To bardzo istotną kwestią jest to, że takim nadrzędnym elementem leczenia niepłodności powinna być przede wszystkim diagnoza medyczna, więc jakby tutaj kwestia kontaktu z lekarzem jest niezmiernie ważna, niezmiernie istotna. I tak jak powiedziałam, jeżeli po tych 12 miesiącach pojawia się problem z zajściem w ciążę, to do lekarza powinna się zgłosić i kobieta, i mężczyzna i powinniśmy zacząć szukać tej potencjalnej przyczyny niepłodności. Ale tuż obok leczenia medycznego, obok farmakoterapii, obok wszelkich kwestii związanych z medycyną, powinny być też jakby inne terapie, tak to nazwijmy, które tak naprawdę bardzo mocno, wspólnie, holistycznie zwiększają nam szanse. No i wśród tych właśnie takich dodatkowych kwestii, które możemy zrobić, jest między innymi psychoterapia. To jest mega istotna kwestia. Dużo o tym nie będę mówić, bo jakby moją działką jest stricte sama dietoterapia. Natomiast w momencie, jeżeli spotykamy się z tym trudnym czasem, to naprawdę dobrze jest sobie w głowie pewne kwestie uporządkować, no bo sama nie płodność, jak wiemy, nie jest taką jednostką chorobową, jak nie wiem, zaburzenia gdzieś tam układu krwionośnego, czy zaburzenia pracy wątroby, czy jakieś kwestie związane z układem pokarmowym i tak dalej, ale diagnozowana jest jako, nazywana jest, definiowana może bardziej w ten sposób, jako choroba społeczna, która bardzo często niesie za sobą takie negatywne emocje i gdzieś tam przykre sytuacje, więc jakby jest to mega, mega, mega istotna sprawa, żeby o to też zadbać i o tym też trzeba mówić. Natomiast możemy szukać jeszcze wsparcia u fizjoterapeuty i tak dalej, no ale dzisiaj tutaj chciałabym, żebyśmy się skupili przede wszystkim na dietoterapii. Jest to taki element, który jest trochę niedoceniany, chociaż mam wrażenie, że w ostatnich czasach dosyć sporo się w tej kwestii zmienia. No i słuchajcie, jak ja zaczynałam swoją przygodę gdzieś tam z tą dietą, która ma za zadanie wspomagać płodność, to było około 7 lat temu i wtedy naprawdę o diecie, o leczeniu niepłodności przy wspomaganiu też jakby tego naszego talerza na co dzień praktycznie w ogóle nie było mowy. Tutaj pamiętam, że jak miałam taki pierwszy wykład właśnie, który dotyczył płodności na talerzu zresztą, to moi znajomi gdzieś tam łapali się za głowę i w ogóle pytali, ale jaki związek może mieć dieta i płodność, nie? Tak samo też reagowali lekarze. Dzisiaj ta sytuacja wygląda już trochę inaczej. My jesteśmy bardziej świadomi tego, że na naszą płodność ma wpływ bardzo, bardzo dużo różnych czynników i te czynniki są w pewien sposób zależne i niezależne od naszej woli. No i tyle, o ile nie jesteśmy w stanie za wiele sobie pomóc na takie kwestie, które są od nas niezależne, no to tyle styl życia, dieta, aktywność fizyczna, no to jest absolutnie coś, na co my mamy swój własny, osobisty wkład. No i to jest taka kwestia, która no bezdyskusyjnie od nas zależy. Nawet jak będziemy tłumaczyć to brakiem czasu, czy brakiem umiejętności, czy jakimkolwiek innym brakiem, no to każdy z nas je i tutaj jakby jest ten talerz przed nami, o którym my tak naprawdę możemy zupełnie świadomie zadbać. Czy warto w kwestii płodności? Myślę, że tak, oczywiście. Przede wszystkim dla takiego swojego własnego, też mam wrażenie, trochę spokoju, żeby wiedzieć, że to, co jest zależne tak naprawdę w największym stopniu od Was, macie pod kontrolą i chociaż ten jeden czynnik macie gdzieś tam z tej listy wykreślony tych potencjalnych przyczyn, które mogą wpływać na obniżenie płodności. No to słuchajcie, tym krótkim wstępem przechodzimy do meritum sprawy, czyli do pytania takiego zasadnego, czy istnieje płodna dieta i czy my mamy przepis jakiś taki już dosyć mocno udowodniony na to, jaka jest ta płodna dieta i czy faktycznie jest sens gdzieś tam ten swój talerz zmieniać i modyfikować. No i pewnie teraz powinny być jakieś fanfary i w ogóle powinniśmy się wszyscy cieszyć, jakbym Wam powiedziała, że tak, mamy tutaj pewność tego, że jak będziecie się w określony sposób odżywiać, no to ta dieta na bank wspomoże naszą płodność. I są takie sytuacje niestety, że czasem niektórzy specjaliści dają nam takie poczucie, że to jest płodna dieta, ta dieta wpływa na płodność, zacznij stosować taką dietę, na pewno zajdziesz w ciążę. No, w moim odczuciu jest to trochę niewłaściwe podejście z tego tytułu, że no, na dzień dzisiejszy my tak naprawdę dużo już w kwestii wpływu diety na płodność wiemy,
ale wciąż są to za mało gdzieś tam pewne informacje, żeby można było dać gwarancję tego, że to na pewno będzie działać. Też musimy mieć zawsze na uwadze to, że jeżeli mówimy o fizjologii, jeżeli mówimy o tym, jak reaguje organizm na różne bodźce, o tym, jak wpływa dieta na nasze zdrowie, na naszą płodność, na wszystkie inne kwestie związane z naszym organizmem, to tutaj nigdy nie ma takiego systemu zero-jedynkowego i my nigdy nie możemy porównać jednej osoby do drugiej osoby, wobec czego jeżeli szukamy takiego pewnika, a jest to bardzo często charakterystyczne i nie tylko w kwestii płodności, ale w ogóle jeżeli mówimy o diecie, że najchętniej byśmy chcieli mieć taką listę mogę, nie mogę, działa, nie działa i wobec tego gdzieś tam będziemy mieli jasną sytuację. No niestety nie jest tak łatwo i nie jest tak jasno, ponieważ no, tak jak powiedziałam, każdy z nas jest zupełnie inny i coś, co dla mnie będzie stanowiło taki właściwy model diety i będzie stanowiło to, że ja się będę ze sobą dobrze czuła, moja masa ciała będzie prawidłowa, będę dobrze się gdzieś tam w ciągu dnia czuć, dobrze funkcjonować. Dla kogoś innego może być zupełnie inaczej i zupełnie gdzieś tam niepomocne to ani przy zdrowiu, ani przy płodności. No ale słuchajcie, to też nie jest tak, że my absolutnie nic o tej płodnej diecie nie wiemy. No i już od naprawdę dosyć dawna dzieje się sporo w temacie badań naukowych, które donoszą nam o tym, jaki związek jest pomiędzy właśnie składnikami odżywczymi, a wpływem na parametry jakości nasienia, parametry płodności też kobiet, występowanie owulacji, grubość endometrium i wszystkie różne kwestie związane z układem stricte takim reprodukcyjnym. Może tak powinnam powiedzieć raczej, układem rozrodczym. O. No i tak jak Wam wcześniej powiedziałam, jak ja zaczynałam taką swoją przygodę z płodnością, to było mniej więcej 7 lat temu i wtedy naprawdę tych badań wcale dużo nie było. I one przede wszystkim dotyczyły takich kwestii, a jak wpływa witamina B6, a jak wpływa witamina B12, a jaki jest związek pomiędzy kwasem foliowym a płodnością, a jaki jest związek pomiędzy tam jakimś innym składnikiem. Natomiast teraz troszeczkę się w tej kwestii pozmieniało i już bardziej patrzymy na dietę jako na taki cały model, cały wzorzec żywienia. No i słuchajcie, tak naprawdę takim sztandarowym badaniem, do którego cały czas jeszcze w pracach naukowych się odnosimy, jest to takie badanie, które było przeprowadzone około 2000 chyba pierwszego roku i ono trwało 8 lat i publikacje jakby z tego badania zostały gdzieś tam w 2007, 2008 i tak dalej roku publikowane. Było to badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na bardzo dużej grupie osób. To było ponad 17,5 tysiąca pań pielęgniarek i trwało 8 lat, wobec czego naprawdę ten cały materiał, który był zgromadzony wtedy, daje takie solidne filary do tego, żebyśmy mogli mówić o wpływie, o relacji i korelacji pomiędzy dietą a płodnością. No i tak jakby takim przodującą osobą w tym czasie był pan Chavarro, który właśnie sprawdzał przede wszystkim, w jaki sposób te składniki odżywcze wpływają na takie najważniejsze kwestie związane z płodnością kobiet i płodnością mężczyzn. Czyli żeby mówić o płodności w ogóle, o zapłodnieniu, o ciąży, musimy spełnić dwa maksymalnie podstawowe warunki. Czyli po pierwsze musi być owulacja, a po drugie muszą być parametry jakości nasienia. Żeby była owulacja, żeby były prawidłowe parametry jakości nasienia, no to musi przebiegać prawidłowo cykl menstruacyjny i spermatogeneza, które jakby są napędzane przez odpowiednie hormony i regulowane przez nasz układ i nerwowy, i układ rozrodczy, i tak dalej. No i przechodzimy do takich kwestii, które zostały najważniejsze, może to nie jest najlepsze słowo, ale takich kwestii, które zostały dosyć mocno zaznaczone podczas tego badania na tych pielęgniarkach właśnie. I taką bardzo, bardzo ważną, istotną sytuacją jest to, że ogromne znaczenie dla naszej płodności, szczególnie dla płodności kobiet, ma rodzaj białka w diecie. No i my populacyjnie w Polsce, ale też na świecie mamy predyspozycję do tego, że w naszej diecie króluje białko zwierzęce, tak? Czyli mamy dużo mięsa, dużo produktów zwierzęcych. I co się okazało, że zamiana 5% energii pochodzącej z białka zwierzęcego na
energię pochodzącą z białka roślinnego wiązała się z ponad 50% zmniejszeniem ryzyka występowania owulacji, niepłodności owulacyjnej, tak? Czyli w momencie, jeżeli teraz to odwrócimy i białko zwierzęce zamienimy na białko roślinne, to mamy 50%, możemy tak mówić, 50% szans na to, że owulacja będzie występowała. W sytuacji, jeżeli zmieniamy teraz węglowodany na białko roślinne i znowu mówimy o tych 5% energii, znowu to ryzyko niepłodności owulacyjnej maleje o 43%, ale uwaga, jest to istotne u pań, które są powyżej 32 roku życia. To też jakby o tym dzisiaj za dużo mówić nie będę, natomiast bardzo, bardzo, bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na naszą płodność, szczególnie u kobiet, jest właśnie wiek, więc wiele badań naukowych też pokazuje taką rozbieżność pomiędzy tym, jak to wygląda u kobiet poniżej gdzieś tam 32, 35 roku życia i dalej. No i cóż tutaj jeszcze pokazali, że jeżeli teraz zamienimy 5% węglowodanów, 5% energii z węglowodanów na białko zwierzęce, to ryzyko niepłodności owulacyjnej wzrasta o 19%. Też dosyć dużo skupiono się na kwestii i roli kwasów tłuszczowych i też mówiąc o kobietach, tutaj mamy dwukrotny wzrost ryzyka wystąpienia niepłodności u kobiet, jeżeli 2%, tylko 2% energii z niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych kwasów tłuszczowych roślinnych możemy powiedzieć, zamienimy na 2% energii pochodzącej z izomerów kwasów tłuszczowych trans, to ta niepłodność jakby nam, ryzyko niepłodności nam wzrasta. Dowiedziono też, że wraz ze wzrostem energii z kwasów tłuszczowych trans o 2%, znowu ryzyko wystąpienia niepłodności owulacyjnej rośnie nam o prawie 100%, tak? Prawie 94%, czyli to kwasy, izomery kwasów tłuszczowych trans są bardzo, bardzo groźne. Natomiast u mężczyzn sytuacja z rodzajem kwasów tłuszczowych jest jakby jeszcze bardziej klarowna i tutaj wraz ze wzrostem ilości kwasów tłuszczowych trans będzie spadała całkowita liczba plemników. Wraz ze wzrostem z kolei nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego, będzie też malała całkowita liczba plemników, a jeżeli mamy tłuszcz całkowity wysoki, to też będziemy mieli generalnie spadek jakości nasienia i spadek całkowitej liczby plemników przede wszystkim. No i to pokazują nam różne badania naukowe, więc gdzieś tam to ta taka hipoteza się potwierdza. No i cóż, gdybyśmy teraz chcieli w jednym tak naprawdę slajdzie, czy w dwóch slajdach zamknąć temat i powiedzieć, jaka dieta będzie wpływała na płodność, a jaka płodności będzie szkodzić, no to moglibyśmy w zasadzie zamknąć webinar i zostać z tym jednym rysunkiem. No i tak jak widzicie, jeżeli mamy dietę, taką tak zwaną dietę wysoko przetworzoną, czyli typu zachodniego, gdzie króluje żywność wysoko przetworzona, czyli mamy dużo produktów, które będą miały wysoką gęstość kaloryczną, tak, czyli będą miały dużo kalorii, ale stosunkowo niską wartość odżywczą, czyli mało składników odżywczych, mało jakościowego białka, mało jakościowych węglowodanów, tych dobrych, czyli tych złożonych, a królować będą cukry, cukry proste, węglowodany proste, królować będą nasycone kwasy tłuszczowe, izomery kwasów tłuszczowych trans, czyli właśnie to, co tutaj widzimy, chipsy, pizza, jakieś tam głęboko, w głębokim tłuszczu smażone, czy to mięso, czy jakieś inne, nawet warzywa, to będzie korelowało z tym, że i u kobiet, i u mężczyzn ta płodność naprawdę będzie statystycznie, może nie tyle to statystycznie, ale no mamy zdecydowanie większe ryzyko na to, że to będzie miało ten negatywny wpływ i na jakość parametrów nasienia u kobiet, u mężczyzn i na jakość komórek jajowych u kobiet, więc do tego zapłodnienia najpewniej trudniej, aby doszło. Natomiast jeżeli teraz odwrócimy sytuację i zaczniemy korzystać z takiej diety, którą widzicie teraz na zdjęciu, czyli moglibyśmy to takim jednym zdaniem określić taką dietą, trochę taki model diety śródziemnomorskiej,
gdzie mamy nisko przetworzoną żywność, gdzie mamy duży udział warzyw, różnych warzyw, dużo warzyw zielonych, dużo warzyw strączkowych, które będą dla nas takim źródłem właśnie tego białka roślinnego, gdzie będziemy mieć orzechy, pestki, gdzie będziemy mieć ryby jako właśnie ten podstawowe źródło kwasów tłuszczowych omega-3, gdzie będziemy mieć oleje roślinne, oliwę z oliwek, olej rzepakowy, owoce też, tamta płodność będzie prawdopodobnie lepiej się prezentowała i osoby żywiące się właśnie w takim modelu będą potencjalnie utrzymywały gdzieś tam lepsze zdrowie, a co za tym idzie lepszą gospodarkę i hormonalną, i prawidłową masę ciała i wszystkie inne kwestie, które na płodność mogą wpływać i mogą mieć znaczenie. No ale nie jest to takie proste. W takim realnym świecie i we wprowadzeniu tego tak naprawdę gdzieś tam na co dzień. Więc żeby Was może jeszcze bardziej przekonać, to posłuchajcie, czym to tak naprawdę gdzieś tam grozi i jaki jest związek pomiędzy jednym a drugim modelem żywienia, a stricte tą naszą płodnością. No i chcę Wam tutaj pokazać kilka takich przykładowych badań, które miały miejsce, no bo w tych ostatnich czasach ten pogląd właśnie szukania wspólnego gdzieś tam mianownika pomiędzy dietą a płodnością delikatnie się zmienia i my przechodzimy już od tego, odchodzimy może od tego, jaki konkretny składnik będzie wpływał na płodność, tylko bardziej przyglądamy się temu, jaki jest model diety, jaki jest wzorzec sposobu żywienia, który koreluje bardziej z tymi prawidłowymi parametrami płodności, a który te parametry płodności będzie obniżał. No i w tych ostatnich latach gdzieś tam takie badania mają miejsce i wśród kobiet, i wśród mężczyzn. No i tutaj macie przed sobą teraz badania, które dotyczą akurat kobiet. I porównywano dwa takie główne wzorce, czyli sprawdzali badacze, w jaki sposób taki model diety med diet, czyli takiej diety śródziemnomorskiej, będzie wpływał na płodność, a w jaki sposób ta dieta, która nazywamy ją western diet, czyli tą dietą przetworzoną typu zachodniego, jaki ona będzie miała związek na płodność. No i słuchajcie, okazało się, że w każdym z tych badań, tam gdzie panie deklarowały, że ich sposób żywienia jest bliższy tej diecie śródziemnomorskiej, tam była wyższa zgodność, tam gdzie była ta wyższa zgodność modelu żywienia kobiet z dietą śródziemnomorską, tam szybciej panie zachodziły w ciążę i uzyskiwały tą ciążę zarówno w sposób naturalny, jak przy procedurze zapłodnienia in vitro. I wtedy jakby ta odpowiedź na leczenie była zdecydowanie bardziej i szybsza, i bardziej skuteczna. Natomiast u mężczyzn takie badania oczywiście też mają miejsce. Tutaj też takie badania cały czas trwają. Przy czym muszę jeszcze dodać, że to są cały czas badania prospektywne, więc my cały czas mówimy o tym, jak dane osoby, które brały udział w badaniu, oceniają swój sposób żywienia wstecz. Tak? To nie jest kwestia interwencji, że teraz proszę jeść taki sposób i my zobaczymy, jak to wpłynie, więc nie jest to badanie interwencyjne, tylko jest to badanie prospektywne, czyli jak te dane osoby deklarowały, jak się wcześniej odżywiały. No i mamy badania, które były przeprowadzone wśród mężczyzn i wśród mężczyzn, którzy mieli zdiagnozowaną niepłodność. Te dwa badania, czyli badanie pana Jurewicza i Danielewicza, to są w ogóle badania polskie. I podobnie, mamy wzorzec diety Western Diet, czyli ta dieta zachodnia, i mamy wzorzec diety Med Diet oraz Prudent i jeszcze taki Pro Health, więc moglibyśmy ten Prudent porównać z takim racjonalnym odżywianiem, trochę taka piramida zdrowego żywienia, czyli taka teoretycznie zdrowa dieta. No i słuchajcie, co się okazało, że w każdym z tych badań, gdzie mieliśmy do czynienia z tą dietą wysoko przetworzoną, był związek, znaczy może nie w każdym, ale w większości z tych badań był związek z tym, że tam, gdzie mieliśmy wysoko przetworzoną żywność, tam jakość parametrów nasienia u mężczyzn była niższa. Była niższa przede wszystkim ruchliwość, całkowita liczebność plemników oraz morfologia, także koncentracja plemników w jednostce nasienia.
Natomiast są też badania, które nam tutaj pokazały na górze u pana Gaskinsa i u pana Jurewicza brak związku. Co też nie oznacza, że jakby w takim razie dieta, no to nic nie ma znaczenia, tylko być może u tych badaczy, u tych osób ta dieta akurat nie była tym czynnikiem takim najbardziej istotnym, a wpływ miały inne czynniki, które oczywiście też na naszą płodność wpływają. Natomiast to jeszcze jest ciekawsze i dla nas gdzieś tam, mam nadzieję, bardziej budujące, to tam, gdzie mieliśmy model żywienia, ten taki właściwy, czy to związany z dietą śródziemnomorską, czy z taką po prostu zdrową, racjonalną dietą, tam odnotowaliśmy jakby lepszą jakość parametrów nasienia, tam odnotowaliśmy wyższą liczebność, lepszą ruchliwość, lepsze kwestie związane z testosteronem i właśnie z morfologią, więc jest ten związek i nie daje nam jakby zero-jedynkowego znowu potwierdzenia, że słuchaj, jak będziesz jadł tak, to na pewno będziesz miał prawidłowe parametry nasienia, a jak będziesz jadł tak, no to na bank będzie źle. Tylko jest to jakby jeden z silnych, dosyć silnych elementów naszego gdzieś tam zdrowia, który naprawdę może mieć tutaj kwestię dość zasadną. No i pomimo tego, że tak naprawdę wiemy już dosyć dużo, to problemem największym jest to, że my będąc w roku 2021 nadal nie mamy takich stricte rekomendacji, które by mówiły o tym, że tutaj przy leczeniu niepłodności mamy taką i taką podaż białka, tłuszczu, węglowodanów, tyle powinniśmy jeść warzyw, taka ilość witaminy B, C i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak na przykład w sytuacji, kiedy mamy, nie wiem, choroby sercowo-naczyniowe i mamy zalecenia, kiedy mamy cukrzycę i mamy jasne zalecenia, mamy rekomendacje. Przy niepłodności tych zaleceń niestety po dzień dzisiejszy nie ma. I jest to problematyczne. Jest to problematyczne z tego tytułu, że jak zaczynamy szukać informacji o tym, jak powinniśmy się odżywiać w momencie, kiedy staramy się o dziecko, no to jest problem, bo możemy trafić na bardzo sprzeczne informacje i możemy trafić na takie informacje, które będą nas kierowały w stronę takich mocno niekonwencjonalnych rozwiązań i mocno niekonwencjonalnych diet, które zamiast nam pomóc, choć taka powinna być tego intencja, będą jeszcze bardziej doprowadzały do tego, że ten nasz gdzieś tam stan niepłodności będzie się utrzymywał albo jeszcze wywołamy szereg innych konsekwencji wynikających właśnie z tego niewłaściwego sposobu żywienia. Dlatego trzeba taką dosyć dużą czujność zachować nad tym, na co się decydujecie, jakie składniki w swojej diecie macie, jak ta dieta wygląda i czy ona wam faktycznie służy. Czy to jest kwestia taka, że po prostu decydujecie się na dietę, która będzie wspomagała leczenie niepłodności i choćby nie wiem co, nawet jak tam będą jakieś dziwne rzeczy, no to i tak w to pójdziecie. A niestety spotkałam się z takimi przykrymi sytuacjami, kiedy naprawdę były takie momenty, kiedy panie mi opowiadały, że tutaj no, total drastyczne diety stosowały, no bo gdzieś ktoś coś im powiedział, że to pomoże płodności, więc w ciemno leciały w tym kierunku. No i konsekwencje tego były gdzieś tam opłakane i raczej dość negatywne. Co my na razie wiemy? Wiemy na razie tyle, że z dotychczas przeprowadzonych takich prospektywnych badań naukowych, czyli tych, które oceniają nasz sposób żywienia wcześniej, my wiemy, że są potencjalnie korzystne i niekorzystne dla płodności wzorce żywieniowe, które należy zweryfikować w badaniach interwencyjnych. Wobec czego, żeby gdzieś tam te jednostki wyżej mogły wydać rekomendacje dla leczenia niepłodności, dla diety w leczeniu niepłodności i przy staraniach o ciążę, powinny być przeprowadzone dobrze zaprojektowane badania kliniczne, które będą miały właśnie za zadanie wprowadzić interwencję żywieniową. Tak, czyli proszę pana, jemy w taki i taki sposób i sprawdzamy po jakimś określonym czasie, jak ta konkretna dieta wpłynęła na tą konkretną osobę. Natomiast po dzień dzisiejszy tego jeszcze nie mamy i takich badań naprawdę, ja jeszcze takich badań nie widziałam. Sama trochę takie badania prowadzę, natomiast nie są to jeszcze gdzieś tam takie dane, które możemy publikować. No ale wniosek jest taki, że wobec czego ta dietoterapia w niepłodności powinna być zindywidualizowana. I każde badanie naukowe kończy się w zasadzie tym mądrym zdaniem, że tutaj powinna być indywidualizacja zaleceń, czyli powinniśmy patrzeć na daną osobę,
która zmaga się z problemem niepłodności w sposób absolutnie indywidualny i łapać te wszystkie kwestie, które na płodność mogą mieć wpływ, żeby po prostu z tego wyciągnąć te najbardziej takie spersonalizowane zalecenia. No i dlaczego indywidualizacja zaleceń? Chwilka na wodę. Na pewno spotkaliście się z taką sytuacją, albo same jesteście gdzieś tam tego przykładem, że wraz z trwającą gdzieś tam tą stawianą diagnozą leczenia niepłodności pojawiają się nowe schorzenia, tak? To jest gdzieś tam cały czas nowa historia. Co nowe badanie, to nowa diagnoza. I jest to współistnienie różnych jednostek chorobowych. Najczęściej panie mają problem z, po pierwsze, zaburzeniami właśnie owulacji, tak? Czyli jak nie ma owulacji, no to trudno, żebyśmy mogli mówić o ciąży, no bo nie ma jakby tego podstawowego warunku. Taką najczęstszą endokrynopatią u kobiet w wieku rozrodczym, w takim wieku prokreacyjnym, w jakim my jesteśmy, to jest zespół policystycznych jajników, któremu bardzo często towarzyszy insulinooporność. Insulinooporność w ogóle to jest taka zmora dzisiejszych czasów, która w zasadzie, ta zaburzona gospodarka węglowodanowa, dotyczy naprawdę bardzo, bardzo wielu pacjentów, w tym ogromny procent pacjentów, którzy starają się o ciążę i mają problemy z zajściem w ciążę, też ma właśnie diagnozowaną insulinooporność. Dalej mamy kwestię związaną z gospodarką hormonalną, czyli niski progesteron, czyli zaburzone FSH, LH, niski estradiol albo wysoki estradiol, testosteron wysoki, niski, prolaktyna za wysoka i wszystkie te kwestie, które są związane z gospodarką hormonalną, też są totalnie rozjechane. Dalej mamy u mężczyzn przede wszystkim problemy z parametrami jakości nasienia. I tutaj no, sytuacja wygląda z roku na rok coraz gorzej i niestety ta jakość parametrów nasienia u mężczyzn bardzo, bardzo, bardzo w szybkim i nawet zaskakująco szybkim tempie gdzieś tam spada i się obniża, więc tutaj jakby też jest duży problem i z ruchliwością, i z całkowitą liczebnością, i z morfologią, i z fragmentacją DNA, i z tymi jakby całymi kwestiami powiązanymi z parametrami, ale też gospodarka hormonalna, też zaburzenia metaboliczne u mężczyzn mają miejsce. Masa ciała tutaj oczywiście, czyli ta wredna nadwaga, otyłość, ale też niedowaga bardzo często jest u pań, które mają zaburzenia płodności, zaburzenia układu rozrodczego. Ta niedowaga też często występuje. Kwestie związane z tarczycą, tak? Czyli niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, która tak naprawdę jest chorobą autoimmunologiczną, ale atakuje nam tarczycę, no i gdzieś tam wzmaga dalej występowanie tej niedoczynności. No i endometrioza też coraz częściej diagnozowana, wredna choroba pań, która wiąże się z dosyć intensywnym takim stanem zapalnym. Więc to są wszystko gdzieś tam choroby, które ze sobą bardzo często współistnieją i dzieją się jednocześnie, a prowadzą do tego, że ten czas oczekiwania na upragnioną ciążę się wydłuża. I to nie jest tylko kwestia tego, że my mówimy o pierwszej ciąży, bo ta niepłodność wtórna, o czym się praktycznie w ogóle nie mówi, ona występuje nawet częściej niż niepłodność pierwotna i osoby, które mają już jedno dziecko czy dwoje dzieci i starają się o kolejną ciążę, w tą ciążę nie mogą też zajść. Co łączy jakby te wszystkie schorzenia, o których żeśmy sobie przed chwilą opowiedzieli, no to są takie cztery filary, czyli dysregulacja hormonalna, zaburzenia metaboliczne, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, właśnie zaburzenia związane z tym, jak wygląda nasza masa ciała, tak, czyli przy otyłości, stan zapalny, no i stan odżywienia. No i to wszystko są takie elementy spójne, czynniki, które wzajemnie siebie gdzieś tam nakręcają i wzajemnie ze sobą współwystępują, no bo nasz organizm to nie jest taka wyizolowana jednostka i w momencie, jeżeli mam insulinooporność, to mam tylko insulinooporność, tylko ta insulinooporność pociągnie za sobą szereg kolejnych gdzieś tam zaburzeń, które będą siebie nakręcały i współistniały razem. No i w konsekwencji tego może dochodzić do takiej sytuacji, kiedy mamy problemy z zajściem w ciążę i tą nieszczęsną niepłodność.
Dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, u mnie na uczelni jest taka pani profesor, która jest genialnym fizjologiem i też zajmuje się kwestią wpływu diety na płodność, tylko ona prowadzi raczej takie badania na modelach zwierzęcych, ale zawsze powtarza takie bardzo, bardzo, bardzo mądre zdanie, że pierwsza broni się jednostka, a później populacja. Wobec czego, jeżeli coś się w naszym organizmie dzieje, jeżeli zaburzona jest homeostaza naszego organizmu, to pierwsze, co jest tak jakby odłączone od działania prawidłowego, jest układ rozrodczy. Bo układ rozrodczy nie jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli przeżyć, tak? Układ nerwowy, układ pokarmowy, układ gdzieś tam krążenia i tak dalej, one są niezbędne, ale układ rozrodczy teoretycznie na pierwszej linii idzie gdzieś tam na obniżenie, więc prawdopodobnie z tego możemy się spodziewać, że przy tych właśnie kwestiach związanych z zaburzeniami endokrynologiczno-metabolicznymi może być ta zależność związana też z obniżeniem płodności. Natomiast pocieszającą kwestią, mam nadzieję, jest to, że na to wszystko, co my teraz tutaj mamy przed sobą, ma wpływ nasz styl życia, nasz sposób żywienia, nasza aktywność fizyczna na co dzień. Czyli to, od czego my tak naprawdę, raczej nie to, od czego my, tylko to, na co my mamy realny wpływ i w jaki sposób możemy sobie pomóc. No i dla przykładu. Otyłość, PCOS, Hashimoto, niska jakość parametrów nasienia. Co łączy te wszystkie gdzieś tam jednostki chorobowe, schorzenia? Otóż bardzo często przy występowaniu tych jednostek, czy to oddzielnie, czy razem, chociaż one często lubią występować razem, w sensie otyłość, PCOS i Hashimoto na przykład, mamy taką sytuację, kiedy mamy insulinooporność, kiedy mamy wysoką ilość reaktywnych form tlenu, czyli tych wolnych rodników, kiedy mamy chroniczny stan zapalny i stres oksydacyjny. I co ciekawe, chroniczny stan zapalny i stres oksydacyjny to tak naprawdę takie, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale takie sytuacje, gdzie manifestacja tego wygląda bardzo podobnie. I tak jakby nie do końca my też wiemy, czy to jest kwestia stresu oksydacyjnego, czy to jest kwestia chronicznego stanu zapalnego, ale jeden drugi będzie potęgował i skutkował tym, że ten negatywny wpływ będzie miał miejsce i będzie miał gdzieś tam taką manifestację w postaci chociażby obniżenia jakości parametrów płodności. No i jaki ma to związek teraz z dietą? Otóż słuchajcie, nadmiar energii w diecie oraz wysoka ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, izomerów kwasów tłuszczowych trans i cukrów dodanych, to są takie, czyli cukrów prostych, to są takie czynniki, które będą w dużym stopniu mogły potencjalnie indukować ten stan zapalny, stres oksydacyjny, chroniczny stan zapalny, będą mogły wzmagać produkcję reaktywnych form tlenu i też nasilać, napędzać tą insulinooporność, a tym samym pogłębiać jakby te nasze jednostki, które mamy, a do nich dalej będą dochodziły kolejne nowe schorzenia. No i dla przykładu, jak mówimy o chronicznym stanie zapalnym, jak mówimy o stresie oksydacyjnym, jak mówimy o stanie zapalnym, no to nie da się ukryć, nie da się tego nie powiedzieć, chociaż jednym zdaniem, że przede wszystkim kwestia tkanki tłuszczowej ma tutaj ogromne znaczenie, więc kwestia tego, jak wygląda nasza masa ciała i nie tyle jak wygląda nasza masa ciała, co jak wyglądają proporcje pomiędzy tkanką tłuszczową a tkanką mięśniową. No i każdy z nas jest zaprogramowany w taki sposób, że my mamy takie komórki jak adipocyty, czyli te komórki, które magazynują tkankę tłuszczową, czyli to teoretycznie zapas energii. Ale tkanka tłuszczowa, już dawno zostało to gdzieś tam udowodnione i pokazane, że to nie jest tylko kwestia samej estetyki, czy nie jest kwestia samego zapasu energii, ale jest to bardzo silnie endokrynnie, tak jakby czynny narząd, który może zrobić dużo złego dla naszego organizmu. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy my mamy nadwyżkę energetyczną w swojej diecie przewlekle, więc stale gdzieś tam tyjemy, czy tyjemy nagle, czy to się dzieje gdzieś tam z dnia na dzień, ale jednak te adipocyty są rozpychane przez tkankę tłuszczową
i dochodzi do takiego zjawiska, jakim jest hipertrofia adipocytów, czyli właśnie przerost tych adipocytów. No i w ten sposób pojawia się stan zapalny, ponieważ ta tkanka tłuszczowa przestaje pełnić taką funkcję prawidłową dla niej, bo ona też jest dla naszego organizmu oczywiście potrzebna w jakichś konkretnych ilościach, natomiast zaczyna produkować takie markery stanu zapalnego, które mogą przedostawać się i nawet przedostają się do krwiobiegu, gdzie oddziałują na nasze narządy i wprowadzają tam gdzieś tam w całym naszym organizmie negatywne skutki. No i problematyczne jeszcze jest to, że ta tkanka tłuszczowa tak naprawdę, ona może prowadzić do takiego stanu zapalnego, ale tak zwanego chronicznego stanu zapalnego, więc jest to taki stan zapalny przewlekły, który jest o tyle problematyczny, że jest trudny do wykrycia. Więc jeżeli my teraz robimy sobie badanie i chcemy sprawdzić CRP czy OB, to się okazuje, że to CRP czy OB jest gdzieś tam na granicy wykrywalności, znaczy na granicy. No jest gdzieś tam, tej granicy nie przekracza, ale jest bliziutko, ale tak naprawdę on wprowadza w naszym organizmie dużo zamieszania, tak? Czyli trudno jest go leczyć, bo trudno jest go w ogóle zdiagnozować, ale on już tam swoją robotę zrobi. Dalej mamy kwestię nadmiaru reaktywnych form tlenu, więc to, jakie to ma znaczenie dla nasienia mężczyzn. I znowu, mnóstwo czynników ma wpływ na to, że w ejakulacie, tak, będzie się tworzył w ejakulacie, gdzieś tam w układzie rozrodczym w ogóle, będzie się tworzył stres oksydacyjny. Między innymi jest to też kwestia właśnie sposobu żywienia, kwestia nadmiernej masy ciała, kwestia używek, kwestia niskiej aktywności fizycznej i tak dalej. I w momencie, jeżeli dodatkowo jeszcze mamy osłabiony system antyoksydacyjny naszego organizmu, czyli jeżeli mamy mało antyoksydantów, mówiąc wprost, w naszej diecie, no to będzie taka sytuacja, że prawdopodobnie będzie uszkodzone DNA plemników, obniżone, uszkodzone białka, uszkodzone lipidy, dochodzi do śmierci komórek, czy tak zwanej apoptozy, a w wyniku tego do pogorszenia jakości parametrów nasienia i przede wszystkim jest to ruchliwość, liczebność i morfologia, bo są to takie najbardziej istotne trzy parametry, które znowu są w dużym stopniu zależne od diety, tak w jedną, jak i w drugą stronę, no i de facto dochodzi do obniżenia płodności. To samo się dzieje u kobiet. Znowu mamy mnóstwo różnych czynników, które będą wpływały na ten nasz stres oksydacyjny u kobiet. On w swoim gdzieś tam znaczeniu też jest istotny, natomiast w nadmiarze te reaktywne formy tlenu, w nadmiarze stres oksydacyjny u pań też w wyniku złego odżywienia organizmu, w wyniku nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, w wyniku niskiej podaży antyoksydantów i wszystkich innych kwestii związanych z nieprawidłową dietą będą prowadziły do tego, że mamy uszkodzone DNA, że mamy niskiej jakości komórki jajowe, że nie dochodzi do zapłodnienia, że nie ma w ogóle, może nie być owulacji, może nie dojść do zapłodnienia, do implantacji zarodka, do prawidłowego rozwoju, gdzieś tam też na etapie ciąży, więc to wszystko są takie kwestie, które też będą miały gdzieś tam dalekosiężne, gdzieś tam skutki dla obniżenia płodności kobiet. Insulinooporność i tutaj znowu, o tyle, o ile wiemy, że kwestia nadmiaru energii w naszej diecie, węglowodanów prostych i tych wszystkich kwestii, o których wcześniej powiedzieliśmy, jest problematyczna, no bo w momencie, jeżeli mamy wysoki udział tych cukrów, mamy większe ryzyko tego, że powstaje otyłość, a w wyniku otyłości mamy ten chroniczny stan zapalny, mamy insulinooporność, mamy hiperandrogenizm, mamy produkcję reaktywnych form tlenu, więc tutaj znowu jakby to koło się napędza i ta zaburzona gospodarka węglowodanowa ma znaczenie dla funkcjonowania układu rozrodczego i układu endokrynologicznego też. I cóż, tutaj też taka uwaga, już się zaczynam trochę śpieszyć, bo patrzę, że powoli nam czas ucieka, a ja jeszcze mam trochę do powiedzenia, no ale dobra. Wracając, dieta o niskim indeksie glikemicznym jest taką dietą bardzo często zalecaną w sytuacji, kiedy staramy się o ciążę, ale tyle, o ile jest to właściwa dieta, pod warunkiem, że jest dobrze prowadzona, to może być problematyczna w momencie, jeżeli wchodzimy w skrajności. A bardzo często obserwuję to u siebie w pracy z pacjentami, że jak wchodzi temat indeksu glikemicznego, to znowu jest zero-jedynkowo. I nagle nie tyle węglowodany ograniczamy w tej postaci wysoko przetworzonej, cukrów prostych i tak dalej, to eliminujemy węglowodany do zera. Tak, czyli stosujemy taką dietę nie tyle o niskim indeksie glikemicznym, co w ogóle niskowęglowodanową, więc wywalamy pieczywo, wywalamy kaszę, wywalamy makarony, wywalamy ziemniaki, owoce i tak dalej.
przez co w tej diecie zaczyna się zwiększać ilość białka zwierzęcego, no bo coś musimy jeść, więc finalnie sięgamy po mięso. Wraz z tym rośnie nam ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, czy tłuszczy tego typu trans i w wyniku tego może dochodzić do osłabienia właśnie szlaków insulinowych i może dochodzić do powstania insulinooporności, do nasilenia insulinooporności. No i dodatkowo jeszcze te wszystkie markery stanu zapalnego mogą się też zwiększać, więc znowu mamy dodatkowo jeszcze nasilony stan zapalny. Więc taka sytuacja, w której chcemy sobie pomóc z dietą o niskim indeksie glikemicznym, staje się sytuacją, w której my tak naprawdę tą insulinooporność jeszcze bardziej sobie podkręcamy. No i takie problematyczne zalecenia żywieniowe. Powiem naprawdę bardzo pokrótce i myślę, że gdzieś tam w kolejnych webinarach do tego wrócimy, bo to jest mega szeroki temat. Natomiast najistotniejsza kwestia jest taka. Po pierwsze, drodzy moi panowie i panie, kwestia kojarzenia stanu zapalnego, niepłodności i wszystkich kwestii związanych z tym, z nietolerancjami pokarmowymi typu IgG, czyli lista produktów mogę, nie mogę, toleruję, nie toleruję, jest tak naprawdę bardzo zgubna i bardzo mało wiarygodna. I jednym zdaniem, dosłownie podsumowując, to te badania, które dotyczą diagnozy nietolerancji pokarmowych typu IgG, według wszystkich środowisk takich cenionych alergologów na świecie, jednym jakby zdaniem, jednym słowem ci alergolodzy, te wszystkie towarzystwa i tak dalej mówią, że to nie jest narzędzie diagnostyczne, wobec czego tak naprawdę eliminowanie produktów z naszej diety tylko w oparciu o te testy bywa dość zgubne i często, i to znowu mówię bardziej już z praktyki swojej gdzieś tam dietetycznej w pracy z pacjentami, prowadzi do tego, że my nagle zostajemy z 5 produktami na krzyż, i okazuje się, że ta nasza dieta ani jak nie może być odżywcza, no bo z czego by tutaj jakąkolwiek wartość odżywczą gdzieś tam wyprodukować, jak się okazuje, że ani nabiału, ani glutenu, ani strączków, ani orzechów, ani ryb, ani czegoś tam jeszcze jeść nie mogę. Eliminacja produktów właśnie, kolejna sprawa. Często spotykamy się z takimi zaleceniami. Bez nabiału, bez cukru, bez glutenu, bez sensu, bez dziecka. No tak to się niestety też kończy. Oczywiście eliminacja nabiału, eliminacja glutenu jest zasadna w konkretnej sytuacji. Jeżeli dana osoba ma do tego gdzieś tam, jakby to powiedzieć, jeżeli jej sytuacja tego wymaga, tak? Jeżeli mamy celiakię, jeżeli mamy nietolerancję laktozy, jeżeli mamy nietolerancję kazeiny, jeżeli mamy jakieś inne kwestie, no to wtedy to możemy eliminować, ale wtedy tą dietę staramy się bilansować w taki sposób, żeby wyeliminowane produkty zastąpić innymi produktami, żeby ta wartość odżywcza była na odpowiednim poziomie. Ale samo wyeliminowanie do niczego nie prowadzi, bo często prowadzi to najwyżej do skrajności, do takiej zaburzonej relacji z jedzeniem, a to w ogóle nie jest droga do płodności. Dieta o niskim indeksie glikemicznym. No to trochę powiedziałam w związku z tym poprzednim slajdem, tak? Czyli jest to naprawdę bardzo dobra dieta, pod warunkiem, że jest odpowiednio bilansowana, pod warunkiem, że patrzy nie tylko na samą wartość indeksu glikemicznego, ale też wartość ładunku glikemicznego, czyli tej ilości węglowodanów na porcję. I pamiętamy o tym, że kwestia jakby tolerowania węglowodanów też jest naszą indywidualną kwestią, no bo u jednej osoby coś, co będzie miało indeks glikemiczny 50, będzie powodowało tą glukozę podwyższało, a u innych będzie jakby w porządku. No i kwestia diet redukcyjnych, to się tyczy przede wszystkim osób, które gdzieś tam mają zdiagnozowaną, ocenioną otyłość, nadwagę, no i jest diagnoza, proszę schudnąć, wobec czego proszę przestać jeść. No i tutaj wcześniej czy później dochodzimy do ściany i do tego, że faktycznie ta dieta o wysokim deficycie energetycznym może indukować kolejne schorzenia, tak? Na przykład Hashimoto jest taką chorobą, gdzie przy wysokiej restrykcji energetycznej na poziomie powyżej 40% bodajże jest duża szansa, że ta choroba Hashimoto gdzieś tam się zamanifestuje. Więc tak kończąc i przestrzegając, że te zalecenia naprawdę, szczególnie w kwestii niepłodności, znajdziecie masę różnych zaleceń, szczególnie pytając siebie nawzajem, szczególnie szukając na forach, szczególnie trafiając do dietetyka, który powie, ja tu mam dietę płodności i tutaj już proszę cię bardzo, zajdziesz w ciążę po 3 dniach, no to najczęściej właśnie można zrobić sobie krzywdę po prostu i gdzieś tam z tą płodnością jeszcze sobie sytuację pogorszyć. Kwestia suplementacji, no nie da się tego nie poruszyć też, no posłuchajcie, to też jest bardzo istotny element.
z tego tytułu, że są pewne sytuacje, znaczy suplementacja w ogóle jest zalecana po to, żebyśmy podali z preparatem, tak, w tabletce konkretny składnik, którego nasz organizm w danym momencie ma niedobór, żeby te niedobory szybko uzupełnić. Albo w momencie, jeżeli mamy dietę, która jest niedoborowa, bo na przykład jesteśmy na diecie wegańskiej i nie jemy produktów zwierzęcych, wobec czego witamina B12, no choćbyś czarował, no to i tak musisz ją w suplemencie podać, bo inaczej jakby nie ma szans, tak? Ale suplementacja powinna być bardzo dokładnie przeanalizowana przede wszystkim wraz z tym, jaki masz sposób żywienia, bo okazuje się, że niektóre suplementy podawane w wysokich ilościach i jeszcze łączone ze sobą w 15 różnych preparatach, a tak też się dzieje, mogą powodować to, że ta dawka konkretnego składnika jest na poziomie za wysokim. I sama nawet miałam ze dwie chyba takie sytuacje, kiedy u swoich pacjentek zdiagnozowałam selenozę, no bo się okazało, że no tutaj się coś działo i jak zaczęliśmy weryfikować to, jak wygląda ich dieta, jak wygląda ich suplementacja, i po wykonaniu badania selenu się okazało, że ta ilość była mocno, ten poziom selenu we krwi był mocno, mocno przekroczony. Więc suplementacja tak, ale suplementacja racjonalna, tak samo jak racjonalny sposób żywienia i w połączeniu tego, nie na zasadzie takiej, że mam problemy z płodnością, to muszę te moje dawki w końskich ilościach przyjmować, bo też to wcale nie tyle oznacza. My tutaj dążymy do tego, żeby w naszym organizmie była homeostaza, tak? Czyli do tego, żeby wszystkie składniki odżywcze, wszystkie składniki pokarmowe, antyoksydanty, witaminy i tak dalej były w odpowiednich ilościach, żeby to stężenie było prawidłowe. Ale wcale nie jest tak, że przy zaburzeniach płodności musimy przyjmować końskie dawki, bo to pomoże. No i już się zbliżając w zasadzie do końca, więc wcale nie jest tak źle z tym chyba czasem, chciałabym Wam powiedzieć, jak powinna tak naprawdę wyglądać konsultacja dietetyczna. I co tam się w ogóle odbywa? Więc przede wszystkim celem takiej konsultacji dietetycznej jest ocena sposobu żywienia i ocena też właśnie ryzyka wystąpienia tych niedoborów. Więc tutaj musi mieć miejsce analiza dotychczasowego sposobu żywienia. Czyli dla dietetyka powinno być istotne to, w jaki sposób wy się teraz odżywiacie, w jaki sposób się wcześniej odżywialiście, tak? Jakie macie nawyki żywieniowe, jaką macie historię leczenia, jakie macie choroby, jaką macie historię zmian masy ciała, jakie macie historię diet, które wcześniej stosowali, jakie były efekty tego działania, jak tolerujecie dane składniki, jak ta dieta wygląda w ciągu weekendu, a jak wygląda w ciągu tygodnia i wszystkie inne takie drobne rzeczy, które tak naprawdę mają ogromne znaczenie, powinny być podczas konsultacji, podczas współpracy z dietetykiem gdzieś tam poruszone, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nie widząc pacjenta, czy nie rozmawiając z pacjentem, miałabym komuś dać zalecenia czy dietę i masz tutaj, to ci pomoże. No to się trochę gubi z celem i taka sytuacja nie powinna mieć raczej miejsca. Celem jest optymalizacja diety. Optymalizacja to jest takie słowo może nie do końca właściwe, natomiast przede wszystkim chodzi o to, żeby dla danej osoby, czy dla danej pary, przy współistnieniu tych wszystkich schorzeń, które występują, przy tej całej historii związanej z żywieniem i tak dalej, spersonalizować te konkretne zalecenia, dać takie modyfikacje tego jadłospisu dotychczasowego, czy zaproponować nowy model żywienia, który przede wszystkim będzie możliwy do zrealizowania, tak? Bo nawet najlepsze zalecenia nie będą miały tak naprawdę racji bytu, ani możliwości ich zastosowania, jeżeli będą z czapy wzięte i nie będą miały w ogóle żadnej szansy na to, żeby zostały gdzieś tam realnie w życie wprowadzone. Więc tutaj wchodzi kwestia też i umiejętności kulinarnych, i kwestia gdzieś tam predyspozycji czasowych, i kwestia no, takiej całej organistyki, organizacji, logistyki jakby też, żeby ta dieta miała szansę tak naprawdę zaistnieć. No i po co my to robimy w sytuacji, jak mówimy o płodności? No to robimy to po to, żeby przede wszystkim obniżyć, po pierwsze, jakby celem nadrzędnym dla nas jest teraz uzyskanie poprawy parametrów płodności, po drugie, przywrócenie jakby tej homeostazy dla organizmu i tego prawidłowego funkcjonowania, wyrównanie gospodarki węglowodanowej, lipidowej, wszystkich tych kwestii z masą ciała i tak dalej.
ale też doprowadzenie do tego, żeby w sytuacjach do ciąży dojdzie, a to wcale nie jest tak, że mam dwie kreski, no to nara, tylko potem się pojawiają jakby kolejne problemy, jak już jesteś w ciąży, tak? Czyli ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej, naciśnienia tętniczego, pojawiające się zaparcia, które często mają miejsce w ciąży, niedokrwistość, rozwój dziecka i tak dalej. To też są bardzo, bardzo, bardzo istotne kwestie, więc jakby cały ten proces dietoterapii powinien mieć to też na celu i na uwadze, no bo naszym celem nie jest samo zajście w ciążę, rozumiem, tylko kwestia urodzenia zdrowego dziecka przy zachowaniu zdrowia mamy, no i tacy też. I jak taki proces opieki dietetycznej nad pacjentem wygląda? No to po pierwsze właśnie wywiad żywieniowy, czyli kwestia oceny sposobu żywienia, stanu żywienia, parametrów biochemicznych, tak, czyli te wszystkie wyniki badań, które wchodzą w grę, badania antropometryczne, czyli kwestia masy ciała, proporcji tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej i tak dalej. Potem mamy diagnozę żywieniową, czyli w wyniku zapoznania się z całą sytuacją pacjenta, dietetyk powinien wskazać, w czym tkwi problem żywieniowy i w jaki sposób on może być związany z konkretną sytuacją pacjenta, w jaki sposób on może być tak jakby zamanifestowany w tym jego jakby takim zdrowiu i jak dalej z tym sobie poradzić. No i kwestia tego, że później wchodzi najpewniej dieta, czasem suplementacja, czasem probiotykoterapia, ale jest to proces, podkreślam, wobec czego nie możemy się spodziewać też tego, że po jednej diecie, po miesiącu stosowanej diety tutaj uzyskamy jakby ten nasz cel, czyli ciążę. Bardzo tego byśmy chcieli oczywiście, no ale musimy być niestety też w tej kwestii realistami i patrzeć na to w taki sposób bardzo racjonalny, że mówiąc o diecie, i myśląc o naszej płodności, oczywiście naszym celem jest ciąża, ale przede wszystkim powinniśmy myśleć o sobie i o swoim zdrowiu, tak? I o tym, żeby ten trudny etap starań przejść w sposób taki jak najbardziej dla siebie zdrowy i żeby to żywienie było czymś, co ma nas wspomóc i poprawić nasze samopoczucie, nasze zdrowie, naszą gdzieś tam koncentrację, samopoczucie, nasze funkcjonowanie organizmu i to wszystko ma się przełożyć na stricte płodność. Ale nie możemy myśleć o tym w taki sposób, że przyjmę każde zalecenie, że to ma pomóc, to pomoże, no bo słuchajcie, jeżeli dostaniecie teraz takie zalecenie, że macie pić sok z pomidorów, bo sok z pomidorów ma dużo likopenu, oczywiście ma dużo likopenu, oczywiście jest to silny antyoksydant, ale trzeba go pić litrami, no to daję wam gwarancję tego, że wasz partner jak dostanie taki sok, no to może pierwszy, drugi, trzeci tydzień jeszcze będzie go pił, a później najpewniej wywali go do kosza, no bo ileż można. Tak samo będzie z, nie wiem, z takimi produktami, które określa się jako takie produkty, które wspomagają płodność, tak? Czyli na przykład, nie wiem, czarnuszka, soczewica, co tam jeszcze jest takiego, właśnie ten sok pomidorowy, czy gdzieś tam jakieś kiełki, czy jakieś takie inne, nie wiem, oleje z wiesiołków i tak dalej, to ma sens, to ma oczywiście przełożenie, są to produkty, które mają wysoką wartość odżywczą, ale muszą być w taki sposób przyjemne do naszej diety włączone i w taki bardzo naturalny, bo jeżeli będziemy teraz pić codziennie sok, gdzie będzie połączenie soku pomidorowego z czarnuszką, z olejem wiesiołka, z olejem lnianym, z siemieniem lnianym i taka mikstura ma być pół litra wypijana dzień w dzień, no to może być problem i po takim miesiącu czy dwóch stosowania diety okaże się, że mam to gdzieś i ja już takiej diety stosować nie chcę, bo mi to nie pomaga. No i trudno, żeby gdzieś tam to miało przełożenie na dłuższy czas. No i o tyle, o ile są takie oczywiście sytuacje, że ktoś szczęśliwy po dwóch, trzech miesiącach stosowania takiej bardzo restrykcyjnej diety uzyska ten swój cel, tak? Czyli zajdzie w ciążę, czyli czytaj, dieta pomogła, o tyle niepłodność jest problemem tej skali, że my nie wiemy tak naprawdę, czy ta ciąża się pojawi za miesiąc, za trzy miesiące, za rok, czy za trzy lata. Więc mówiąc o diecie, musimy też patrzeć tak długofalowo i długodystansowo. No i też staram się zawsze tłumaczyć gdzieś tam moim pacjentom, że po pierwsze płodność, ok, po drugie ciąża, bo to jest mega istotny czas, po trzecie dalej mamy laktację, czyli okres karmienia, a po czwarte mamy dziecko w domu, które patrzy na nas, co my jemy i
rośnie w tych nawykach, które gdzieś tam od nas przejmuje, więc to też powinien być gdzieś tam cel taki, żeby wybudować w sobie te prawidłowe nawyki, zapanować nad tym swoim talerzem, żeby gdzieś tam dalej też te dobre wzorce dalej przekazywać. No dobra, słuchajcie, no to chyba by było na tyle, więc cóż, wzywamy Sylwię. Dobra, ja już jestem, ściągamy z wizji. Widzimy się, Basia? Ja widzę. Mhm. Dobra, czyli wszystko wróciło tak, jak być powinno. Dobra, szanowne dziewczyny. Ale w czasie. No. Proszę. No, nie. Godzina 8, no nie jest źle. Ale też i ty mówiłaś. Ale zmieściłyśmy się praktycznie tak, jak chciałyśmy się zmieścić, że tak powiem. Zaraz, drogie panie, widzę, że tam były pytania oczywiście od was i zaraz Basi jeszcze te kilka pytań zadam. Zanim zadam, to tak, powiem wam, że kolejny w marcu będzie fajny webinar, o który też sama Basię prosiłam, bo prosiłam o kiszonki. Jestem bardzo tego ciekawa, tych kiszonek, które są bardzo też modne i jestem ciekawa, jak one mają właśnie wpływ na naszą płodność. Będą kiszonki i mrożonki, będzie PCOS, zmora kobiet, endometrioza, będzie właśnie temat, przychodzi kobieta do dietetyka, a gdzie mężczyzna, i to jest bardzo ważne, będzie lato, obfitość płodności na talerzu, masa ciała będzie, niedoczynność tarczycy, Hashimoto, celiakia, jak przetrwać grudzień na diecie też będzie i to będzie w grudniu. A ja tylko przypominam, że Nutrofarma przekazała nam właśnie Miovelia NAC. Powiem wam, na co ona jest. Wskazanie do postępowania dietetycznego u pacjentek z zaburzeniami płodności związanymi ze stresem oksydacyjnym i złym stanem odżywiania, zespołem policystycznych jajników w trakcie terapii cytrynianem klomifenu, zespołem policystycznych jajników przechodzących procedurę wspomaganego rozrodu. I trzy pudełeczka trafią do takich osób i ja do tych osób napiszę, bo już wyłapaliśmy te osoby, Daria mi potem przekaże. Nukleox jest dla panów w trudnościach z zapłodnieniem i niepłodności mężczyzn w czasie przygotowania do procedur rozrodu wspomaganego, nieprawidłowych parametrach nasienia i też pójdą trzy opakowania i Miovelię dostaliśmy też trzy opakowania. A Miovelka jest dla pani z zaburzeniami płodności, u której wskazana jest dieta o niskim indeksie glikemicznym w wieku rozrodczym z zaburzeniami płodności oraz gospodarki hormonalne związanych z zespołem policystycznych jajników z towarzyszącą mu insulinoopornością, hiperinsulinemią oraz hiperandrogenemią. I trzy opakowania też pójdą i napiszę później, bo pewnie już może w dniu jutrzejszym napiszę do tych osób, żeby podały do siebie namiary. Dobra, a teraz tak, te pytanka, które gdzieś tam wyłuszczyłam w międzyczasie od Karoliny i już ci, Basia, też pokażę te pytania, żebyś też widziała, jak one wyglądają. Ja tak sobie zerkam tutaj z boku, ale tak, pokaż mi. Szybciej chyba tą drogą ci pokażę, bo tu będzie szybciej widać. Ciach. No właśnie. Odkąd biorę... Dobra, nie będę tego czytać, żeby sobie języka nie połamać. Mam niepohamowany apetyt, a szczególnie na słodkości. Czy przy tym leku tak może się dziać? W jaki sposób sobie pomóc? Bo niestety mam słabą, silną wolę. Mhm. Słuchajcie, bardzo często jest taka sytuacja, że mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie i jakby podstawowy problem, no to jest, ja lubię jeść słodycze, ja potrzebuję jeść słodycze, ja nie mam silnej woli i co mam zrobić, biorę glukofaż, nie biorę glukofażu, biorę metforminę, nie biorę metforminy i to są bardzo różne historie. Natomiast co mogę zrobić? Najczęściej tak naprawdę pomaga kwestia tego, żeby po pierwsze przyjrzeć się tej diecie, jak ona teraz wygląda i co tak naprawdę ten nasz apetyt może wymagać, bo czasem sytuacja jest taka, że w momencie, jeżeli my mamy niewyrównaną gospodarkę węglowodanową, tak, czyli tą insulinooporność, a dodatkowo ta nasza dieta wygląda w taki sposób, że my jemy produkty, które powodują pik glukozy podwyższony, potem trzustka produkuje nam insulinę, żeby tą glukozę obniżyć, więc ta glukoza nam szybko spada, znowu nam się chce coś słodkiego jeść albo coś takiego prostego, no i takie koło gdzieś tam się cały czas zatacza. Najprościej i najlepiej jest po prostu wyrównać te węglowodany, czyli dołożyć więcej węglowodanów złożonych, dołożyć więcej błonnika i tą całą dietę zoptymalizować w taki sposób, żeby ona była jakby bogata w składniki odżywcze, bo to też czasem ma takie uzasadnienie,
że jeżeli ta dieta nie ma dużo warzyw, owoców, właśnie odpowiedniej ilości białka, białka zwierzęcego, białka roślinnego, ryb i tak dalej, to nam brakuje jakiegoś składnika i czasem organizm po prostu domaga się czegoś, a najczęściej domaga się czegoś, my nie wiemy czego, więc sięgamy na posłodycze, no nie, bo to jest taki efekt. Być może tutaj ta dawka glukofażu też jest troszeczkę, nie wiem, może jest za wysoka i to powoduje właśnie spadek tej glukozy, a nam się wtedy jeszcze bardziej na apetyt gdzieś tam wyostrza i nakręca. Więc tutaj sugerowałabym po prostu najlepiej i najchętniej konsultację u dietetyka, żeby z tym sposobem żywienia się gdzieś tam zapoznać, przyjrzeć się temu, rozłożyć to na czynniki pierwsze i spróbować to wyrównać poprzez właśnie dietę, bo to ma naprawdę ogromne znaczenie w kwestii insulinooporności i w kwestii właśnie zaburzeń tej gospodarki węglowodanowej. I się potem okazuje, że przychodzą kolejne, znaczy te same osoby na kolejną konsultację i się chwalą, że ja już nie muszę jeść słodyczy, już nie mam takiej potrzeby. No, więc to prawda. No dobra, tutaj pytanko jest od Zuzy. Zuza, twoje pytanko, co zrobić, jeśli mimo diety waga nie spada? Waga jest tylko pół kilograma mniejsza, a stosuję ją 2 miesiące. Dodatkowo biorę mozo właśnie. Znowu to samo, co może być przyczyną i co zrobić, by ruszyć tą wagę? Znaczy, teoretycznie sytuacja przy odchudzaniu jest prosta. Z tego tytułu, że jest coś takiego, takie pojęcie jak bilans energetyczny. I jeżeli my jesteśmy na bilansie energetycznym zerowym, czyli przyjmujemy tyle energii, ile nasz organizm potrzebuje na funkcjonowanie plus na aktywność fizyczną w ciągu dnia, no to utrzymuje tą masę ciała stałą, tak? Jeżeli mamy jej więcej, to tyje, jeżeli mamy jej mniej niż potrzebuje, no to chudnie. Wobec czego należałoby się przyjrzeć temu, jaka jest kaloryczność tej diety i jak ona jest faktycznie realizowana, bo czasem kwestia gdzieś tam niedoszacowania ilości, tak? Bo w diecie jest powiedziane, że proszę tam 30 gram orzechów, a nam się sypnie 60, nie? Jest kromka chleba, która waży 30 gram, ale w tym bochenku, który ja kupuję, ta kromka waży 60 gram, a ja nawet tego nie zweryfikowałam i nie sprawdziłam. Więc najlepiej jest po prostu przyjrzeć się temu, czy na pewno jest to dobry deficyt kaloryczny narzucony, też czy nie jest on za duży, bo czasami jest też kwestia taka, że przy tych takich restrykcyjnych dietach, no nie, że nagle jeżeli, nie wiem, teoretycznie w ciągu dnia jadłaś 2,5 tysiąca kilokalorii, co wcale nie jest problemem przy gdzieś tam przetworzonej żywności, słodyczach i tak dalej, i nagle przeszłaś na dietę 1500 albo 1200, no to organizm też trochę wariuje i też trochę nie wie, w którą stronę ma pójść i my byśmy się spodziewali tego, że szybko nastąpi redukcja, ona za pierwszym razem szybko pewnie nastąpi, ale panie też mają to do siebie, że wielokrotnie podchodzą do próby odchudzania, no nie? No i z każdym kolejnym gdzieś tam podejściem do odchudzania mamy ten efekt tak zwany jojo i ta proporcja pomiędzy tkanką tłuszczową a tkanką mięśniową też się zmniejsza. W sensie no, się zmniejsza i się w ogóle dysproporcja się pojawia, metabolizm nam spowalnia i tak dalej. Więc to są znowu takie kwestie, które trzeba zajrzeć do środka, w ten talerz i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Plus no, tutaj jeszcze jest kwestia, prawdopodobnie może być taka gdzieś tam, czy jak działa nasza tarczyca, która odpowiada za metabolizm, tak? Jak jest w sytuacji, skoro jest glukofaż, no to zakładam, że pewnie coś tam z insulinoopornością też występuje, jaka jest aktywność fizyczna. To są takie czynniki, które mają duże znaczenie. Czasem, tylko tak szybciutko dopowiem, czasem jest też tak, że osoby z insulinoopornością naprawdę bardzo opornie nam chudną, tak? I czasem jest tak, że my byśmy chcieli, żeby to wyglądało w taki sposób równi pochyłej, nie? Że co miesiąc 4 kg i systematycznie jak to policzę, no to za pół roku tam chudnę ileś, nie? A potem się okazuje, że pół kilograma, że kilogram, że dwa na plusie, że trzy na minusie i to tak wszystko sobie skacze. A czasem jest tak, że gdzieś tam osoby z insulinoopornością chudną dosłownie ten kilogram gdzieś tam w miesiącu nawet, mimo tego, że restrykcyjnie przyglądają się tej diecie, więc to są, dlatego widzi, to są mega, bardzo nieintensywne, tylko indywidualne kwestie i nie znając tutaj sytuacji, trudno jest tak po prostu powiedzieć, jaka jest odpowiedź. Dobrze, a takie pytanko, co można, jaką dietę, co można jeść, jaką dietę, właśnie, żeby poprawić jakość komórek jajowych i to jest chyba jedno z najczęstszych pytań, nie?
Słuchajcie, pierwsze to tak, sprawdzić, jak wygląda kwestia insulinooporności, czyli tej gospodarki węglowodanowej, czy jest prawidłowa. Dalej, wyeliminować czynniki, które tak naprawdę działają dla nas prozapalnie, czyli to zdjęcie z tą żywnością wysoko przetworzoną, tak? No bo musimy przede wszystkim odsunąć to, co działa dla nas prozapalnie, a po drugie wprowadzić takie produkty, które będą miały tą wartość taką o dużym potencjale antyoksydacyjnym. Przede wszystkim warzywa, każde warzywa w dużych ilościach, tak? Dużo warzyw zielonych, koktajle gdzieś tam takie warzywno z dodatkiem, ewentualnie owoców, ale bardziej w stronę warzyw. Kwestia też pestki dyni, pestki słonecznika, siemię lniane, czyli te kwasy tłuszczowe omega-3, ryby. No, generalnie zweryfikować ten swój cały model żywienia, żeby to poszło bardziej w stronę tej diety takiej typu śródziemnomorskiego, no bo to jest dieta, która ma takie zadanie przeciwzapalne, tak? Natomiast kwestia suplementacji, tutaj trzeba sprawdzić, jakie jest podłoże, tak? Czyli gdzie jest, czy ten fundament, czyli dieta jest w porządku i czy w niej tak naprawdę dostarczamy wszystkich składników, które są dla nas potrzebne, czy są z jakiegoś powodu braki. Dopiero wtedy do tego naszego sposobu żywienia dodajemy suplementację. Więc jakby jeżeli mamy nieuporządkowaną dietę, to choćbyśmy nie wiem jak dobry suplement przyjmowali, to jest na takiej zasadzie, ja to też tak sobie porównuję, jak sobie wyobrazimy, że idę sobie z konewką i gaszę pożar, no to sobie idę i gaszę pożar, ale 100 metrów przede mną biegnie sobie pan z benzyną i podpala, no to póki go nie złapię, to tak naprawdę mogę sobie iść i gasić, no nie? Ale ten czynnik prozapalny jest cały czas przede mną, więc trzeba się na początku z tym uporać i to jest ta podstawa. Jeden z naszych webinarów też będzie właśnie o tych stanach zapalnych, więc tam będziemy jeszcze pewnie to poruszać. Dobra, i jeszcze takie pytanko, czy warto suplementować jej przy staraniach o ciążę? Na pewno w ciąży suplementujemy jod. Natomiast przed ciążą to też zależy od tego, jak wygląda nasza tarczyca i czy jest takie wskazanie do suplementacji jodem. I warto jest, myślę, stosować na co dzień. Znaczy tak, sól nie jest bardzo wskazanym produktem, aczkolwiek jest w naszej diecie też potrzebna, tak? No i ta łyżeczka soli powinna gdzieś tam w ciągu dnia być zjadana. I wiele z nas poszło w kierunku tej soli himalajskiej, soli morskiej, jakiejś tam innej soli, a odeszliśmy od tej soli jodowanej, a ta sól jodowana jest dla nas podstawowym jakby źródłem jodu w diecie, więc jeżeli mamy taką sól jodowaną i używamy ją na co dzień, w niedużych ilościach, ale tyle, ile gdzieś tam możemy, no to najczęściej z tym jodem nie ma problemu. Ale jeżeli, to bym też szła bardziej w kierunku tego, czy występuje niedoczynność tarczycy, bo jeżeli z tarczycą jest w porządku, no to prawdopodobnie w naszym organizmie jodu też jest wystarczająco dużo, więc ta suplementacja nie jest istotna na tyle, żeby móc dodawać dodatkową jeszcze ilość. Plus też jakby nadmiar jodu też nie jest dobry, no bo może prowadzić do nadczynności tarczycy z kolei. Natomiast na pewno w sytuacji, jak jesteśmy w ciąży, to tutaj już ten jod suplementowany musi być. O tak. I bardzo też tutaj już pokazuję, też temat bardzo ważny mi się wydaje i pokazuję właśnie, czy jest dieta wspomagająca mikroflorę jelit, pracę jelit, czy prebiotyki pomagają w ogóle? A ja mogę tak przewrotnie powiedzieć, że za miesiąc będziemy mówić o kiszonkach, będziemy mówić o probiotykach i będziemy mówić o kwestii mikrobioty jelit, więc może po prostu wstrzymajmy się. Ten temat, nie? Też tak myślę. I gdzieś tam powiemy sobie więcej, bo to jest bardzo nowy. Do tego tematu znowu w badaniach wiedzy naukowej my teraz wracamy i się okazuje, że ta mikrobiota jelit jest szalenie istotna dla naszego organizmu i jest szalenie zaniedbana. I ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie, nawet na naszą masę ciała, bo tak też się okazuje. I też prawdopodobnie jest zależność pomiędzy płodnością, no bo tutaj jakby mam nadzieję, że dość jasno to wybrzmiało, że to nasz organizm jako taki gdzieś tam i jego funkcjonowanie będzie gdzieś tam podnosiło nam szansę na to szczęśliwe zajście w ciążę. Natomiast tutaj ta mikrobiota jelit też to znaczenie ma. I do tego wrócimy.
Dobra, szanowne panie, ja wiem, że tam jeszcze tam parę pytań się przewinęło o insulinooporność, jeszcze inne takie pytania tam widziałam, powpadały. Dzisiaj już nie będziemy przedłużać tego webinaru, bo te wszystkie rzeczy będziemy omawiać sobie na kolejnych webinarach. No, insulinooporności będzie dużo przy PCOS-ie, o stanie zapalnym będzie dużo przy endometriozie, więc jakby to są te rzeczy, potem mamy nadczynność tarczycy i Hashimoto, więc to są te kwestie, które będą się gdzieś tam pojawiały, więc myślę, że tutaj damy radę. Spróbujemy sobie ustawić z Basią jeden czwartek w miesiącu, który będzie stały, o stałej godzinie, tak żebyście wiedzieli zawsze, że będzie webinar dietetyczny i wtedy będziemy omawiać sobie wszystkie te rzeczy po kolei. Dzisiaj było z prezentacją, może za jakiś czas niespodzianka, bo tak coś fajnego mi przyszło do głowy, kiedy Basia wam opowiadała, to coś fajnego mi przyszło do głowy, może zrobimy troszeczkę inaczej. Więc dzisiaj było z prezentacją, a następnym razem więcej pewnie poodpowiadam, raczej ja nie, Basia. Ja będę zadawać, a Basia będzie odpowiadać. Będzie Basia odpowiadać na wasze pytania, więc na spokojnie obserwujcie jak zwykle nasz profil Niepłodni Razem. Powiadomimy, które czwartki będziemy z Basią mieć na stałe te webinary o stałej godzinie, żebyście mogli zadawać pytania, ale tak jak mówiłam, od marca Basia będzie z nami również, będzie do waszej dyspozycji pod szyldem naszej fundacji Pomoc dla Płodności, będzie odpisywać na wasze pytania za pomocą maila. No i mam nadzieję, że bardzo wam się to przyda i pomoże wam w dążeniu o dziecko. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dodam, Sylwia, pozwól, że słuchajcie, ja też konsultuję osoby, więc jakby na mojej stronie barbarasawaniewska.pl czy na Płodność na talerzu też jestem, więc jeżeli ktoś was poczuł taką potrzebę albo poczuje, że gdzieś tam chciałby się tą swoją dietą zaopiekować trochę czulej i ładniej i mocniej, no to też was bardzo mocno zapraszam i z fundacją, i z Płodnością na talerzu, jakby jesteśmy i no i po to jesteśmy, nie? Żeby będziemy w tym temacie działać. Za dzisiaj serdecznie, Basiu, ci dziękuję. Dziękuję Nutrofarmie, która właśnie przekazała nam do rozdania dla was właśnie żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Tak to się poprawnie nazywa, więc serdecznie dziękuję. Oczywiście, tak jak mówiłam, jutro zgłoszę się do tych osób, które jako pierwsze odpowiedziały na nasze pytania, żeby sobie wypróbowały te produkty i dały nam oczywiście znać, jak się sprawdziły te produkty. No co, a za dzisiaj serdecznie dziękuję. Basiu, pozostań w dobrym zdrowiu. Pozdrawiamy was, drogie panie. Obserwujcie nas, polajkujcie, udostępnijcie film, jeżeli wam się podobał, jeżeli widzicie, że tam było dużo fajnej wiedzy potrzebnej, to udostępniajcie te filmy. Wszystkie filmy są oczywiście u nas na kanale YouTube'owym, płodność.pl TV, tak się nazywa nasz kanał, oprócz właśnie dietetycznych mamy bardzo dużo medycznych o różnej tematyce, więc wchodźcie, sprawdzajcie, słuchajcie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, pozdrawiamy wszystkich mocno, mocno i dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia. Do zobaczenia. I schodzimy.